Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Kolarskie Pogawędki. Ten film dedykuję osobom, które zamierzają podjąć wyzwanie, jakim jest pojawienie się w fitness clubie na zajęciach rowerowych nazywanych spinningiem. To drugi materiał tego cyklu. W pierwszym objaśniałem, jak się do takich zajęć przygotować, co ze sobą zabrać, jakie ubrania i obuwie będą najodpowiedniejsze. Jeśli macie ochotę się z nim zapoznać, to teraz wyświetla się miniaturka, która po kliknięciu przeniesie Was właśnie do tego materiału. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oglądania, lajkowania i dzielenia się nim z innymi. A jak macie ochotę mnie wspierać bardziej, to będę wdzięczny za postawienie kolarskiej kawy, link w opisie filmu. Poprzednią część skończyłem w momencie, w którym jesteśmy już w klubie fitness, jesteśmy przebrani i czekamy przed salą rowerową na zajęcia. Jeśli odbywają się w niej jeszcze jakieś inne treningi, to oczywiście czekacie. Najprawdopodobniej z całą grupą innych osób, które na takie zajęcia przyszły. Jeśli jednak jest to oddzielna sala do tego typu zajęć, to śmiało możecie wejść, instruktor powinien się wami od razu zainteresować. Jeśli nie, to warto podejść samemu i powiedzieć, że jest się pierwszy raz i czy moglibyście prosić o wytłumaczenie, na czym te zajęcia polegają. Nie bójcie się, nie wstydźcie, wszyscy przychodzimy tam w tym samym celu, nie ma rywalizacji, jest tylko kooperacja, tak jak w jednej drużynie na wyścigu kolarskim. Każdy pamięta swoje początki, więc naprawdę nie ma się czego wstydzić, a już na pewno nie powinniście wstydzić się prosić o pomoc, gdy jesteście pierwszy raz. Ja zanim zacznę tłumaczyć, o co chodzi w tych zajęciach, to wcześniej oczywiście zajmuję się ustawieniem prawidłowej pozycji na rowerze dla takiej początkującej osoby. To kluczowe, bo bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo naszego organizmu, naszych mięśni, ścięgien, stawów itd. Niestety prawidłowe ustawienie pozycji zajmuje trochę czasu, a opowiedzenie o tym na kanale zajęłoby mi tego czasu jeszcze więcej, dlatego zrobię oddzielny film poświęcony tylko ustawianiu pozycji na takim rowerze stacjonarnym w fitness klubach. Tutaj tylko wspominam o tym, że jest to absolutna podstawa. Jeśli instruktor nie przygotuje dla Was roweru ani nie wytłumaczy Wam, na czym takie treningi polegają, to powinniście bardzo mocno zastanowić się, czy w ogóle z zajęć u takiego instruktora korzystać. Zakładam jednak, że instruktor się zna i się wami zajmuje, więc jeśli jesteście po jakichś operacjach, kontuzjach, macie jakieś problemy zdrowotne, no to dobrze by było od razu o tym wszystkim opowiedzieć instruktorowi. Te wszystkie informacje mogą mieć wpływ na pozycję, jaką wam ustawi, więc kolejny raz nie bójcie się i nie wstydźcie mówić. Przychodzicie tu dla zdrowia i tak jak u lekarza, im więcej powiecie i im bardziej szczerzy będziecie, tym lepiej. Rowery przy kierownicy i siodełku i sztycy mają taką podziałkę, dzięki czemu będziecie mogli zapamiętać swoje ustawienia, jak już instruktor raz wam to zrobi i potem łatwo będzie wam je odtworzyć już na kolejnym treningu. Często sugeruję zrobienie zdjęcia tych numerków, bo pamięć bywa zawodna, a gdy uwiecznimy je na telefonie, to później wystarczy tylko jedno spojrzenie i już wiemy, że na przykład wysokość siodełka to była 15, kierownica 8, a przesunięcie siodła do tyłu 4. I raz, dwa, sami sobie ustawiamy rower na kolejnym treningu. Jak już będziecie mieć ustawioną pozycję i będziecie siedzieć na rowerze, to na pewno usłyszycie kilka informacji o tym, jak ten rower działa i jak wyglądają zajęcia. Rower jest stacjonarny, więc przy jeździe na stojąco będziecie czuć się inaczej niż na zwykłym rowerze, na którym jeździcie na zewnątrz. Początki mogą być trochę dziwne, trochę takie dzikie, bo rowerem nie można bujnąć na boki. Przez to ludzie czasami zamiast bujnąć rowerem,
czego nie mogą zrobić, zaczynają bujać ciałem na lewo i prawo podczas naciskania na pedały. To duży błąd. Podczas takiego ruchu angażujemy w znacznym stopniu mięśnie do pracy, która nie przynosi nam większej mocy, więc bezproduktywnie tracimy siły. Oczywiście delikatne, naturalne ruchy ciała jak najbardziej, ale niespecjalne bujanie się na boki. W drugą stronę nie możecie się usztywniać, spinając mięśnie, aby utrzymać ciało w bezruchu. To będzie jeszcze gorsze, zabierze Wam jeszcze więcej energii i cały trening przyniesie bardzo słaby efekt. Musicie być rozluźnieni. Wiem, że mówi się to łatwo, a gdy jest się pierwszy raz na sali, na rowerze, na którym nigdy się nie jeździło, obok jest mnóstwo innych nieznajomych ludzi i jeszcze instruktor na nas patrzy, to ciężko o pełne rozluźnienie. Ale pamiętajcie, że prawidłowa pozycja to taki naturalny ruch, bez spinania, tak jakbyśmy tworzyli jedność z rowerem. Pozycje podczas treningu mogą być różne, w zależności od rodzaju zajęć i instruktora. U mnie są to tylko interwały i podjazdy. Podjazdy to po prostu jazda bardziej siłowa, z większym napięciem mięśni. A interwałami nazywam krótsze, ale intensywniejsze odcinki. I to wszystko. Zamiast na zabawę stawiam na trening kolarski prawie w czystej postaci. Prawie, bo na moich zajęciach staramy się jechać do rytmu muzyki. To taki typowy fitnessowy element, który akurat bardzo dobrze pozwala mi kontrolować kadencję, czyli rytm pedałowania całej grupy. Ale nie u każdego instruktora spotkacie się z tym, że muzyka jest ściśle skorelowana z zajęciami. Musicie też wiedzieć, że rower stacjonarny w fitness klubie ma tak zwany system ostrego koła. Nie chodzi o fizycznie ostre koło, tylko o połączenie koła zamachowego z korbą roweru. Są one ściśle od siebie zależne. Kiedy koło zamachowe się kręci, kręci się również korba. Z czymś takim mamy do czynienia na przykład w rowerach torowych. W standardowych rowerach, z którymi większość z nas ma styczność, możemy przestać kręcić korbą podczas jazdy i nic się nie stanie. Rower będzie jechał dalej. Tutaj od razu poczujemy, że siła rozpędzonego koła zamachowego nie pozwala nam przestać pedałować, tylko cały czas pcha nam nogi do przodu. Dzięki temu uczymy się bardzo dobrego, równego rytmu pedałowania. Plus łatwiej jest nam jeździć na wysokiej kadencji, czyli obracać nogami szybko. To bardzo ważne, bo dzięki temu możemy sprawić, że trening jest bardziej efektywny, a nogi ładnie nam się wysmuklą i wyrzeźbią. Więc pamiętajcie o tym, aby cały czas naciskać na pedały. Nawet jak będzie brakować Wam sił, to trzeba kręcić. Może na trochę mniejszym obciążeniu, ewentualnie trochę wolniej, ale wciąż kręcić. Jak już wspomniałem o obciążeniu, to musicie wiedzieć, że rowery fitness mają możliwość regulowania oporu. Zazwyczaj regulacja jest mechaniczna, czyli mamy pokrętło, którym dokręcamy śrubę hamulca. Im bardziej dokręcimy, tym większe będzie tarcie hamulca około i tym ciężej będzie nam się naciskało na pedały. Są też rowery, w których można ustawić opór na wyświetlaczu w watach, ale takie sprzęty są w zdecydowanie mniejszej ilości klubów ze względu na koszty. Proszę tylko nie mylić takiego roweru, powiedzmy spinningowego, z takim wyświetlaczem i takim obciążeniem, z rowerem cardio, czyli takim rowerem w takiej ogólnie dostępnej strefie, bo tam też możemy sobie ustawiać poziom na skali, ale to są zupełnie inne rowery i one nie nadają się do takiej intensywnej jazdy. A więc mamy już ustawioną pozycję i wiemy, jak tę pozycję później ustawić samodzielnie.
Wiemy, że rower ma system ostrego koła, więc cały czas musimy pedałować. Wiemy, że mamy na zajęciach różne pozycje ułożenia ciała. Wiemy, że jest muzyka, która nadaje nam rytm pedałowania. I wiemy, że mamy opór, który możemy dokręcać i odkręcać. Teraz pytanie, ile tego oporu dokręcić? Ja podaję intensywność w procentach, mianowicie w procentach tętna maksymalnego. Coraz więcej osób ma pulsometry, więc jest to łatwe do zmierzenia. Ale sportowe zegarki wcale nie są wymagane. Można to też wyczuć. Ogólnie procent jest dla mnie jedyną akceptowalną formą. Każdy z nas ma inną wydolność i nie można mówić czegoś w stylu teraz dokręcamy pół obrotu. Dla jednej osoby pół obrotu to może być nic, a dla innej już bardzo dużo. Co więcej, nie zawsze opór w jednym rowerze działa idealnie tak samo jak w innym. W rowerach częściej wykorzystywanych opór może być trochę bardziej wysłużony i pół obrotu na jednym rowerze może nie dać takiego samego efektu na drugim. Więc dokręcanie na procent tętna albo na nasze własne poczucie trudności jazdy jest dużo bardziej właściwe. O tętnie maksymalnym i o strefach tętna zrobię oddzielne filmy. One na pewno będą bardzo długie i wykraczają teraz mocno poza ten materiał. Mogę jednak wspomnieć o tym, o czym zawsze mówię każdemu uczestnikowi moich zajęć. Mianowicie, że warto zwrócić uwagę na oddech. Gdy jedziemy oddychając samym nosem, to wysiłek jest lekki. Gdy zaczynamy czuć, że chcemy dołożyć usta do oddechu, to wysiłek przechodzi już w poziom średni. A gdy czujemy pieczenie w nogach, to zaczynamy wchodzić w wyższą intensywność. Każdy organizm będzie u każdego dawał właśnie takie znaki. Dzięki temu po kilku zajęciach będziemy już wiedzieć, na co nas stać i ile powinniśmy tego obciążenia sobie dokręcić, aby jechać wedle wskazań instruktora. To już wszystkie elementy, z którymi powinien zapoznać Was instruktor podczas pierwszej wizyty na zajęciach spinning. Teraz czas na trening. Nie będę tego opisywał, bo sami musicie doświadczyć takich zajęć na własnej skórze, ale na pewno muszę wspomnieć o tym, że trening zaczyna się zawsze rozgrzewką. Jeśli instruktor pomija rozgrzewkę lub przeznacza na nią minutę albo dwie, to już nawet nie mówię, żebyście się zastanowili, czy do kogoś takiego przychodzić, tylko od razu uciekać jak najdalej. Trening zawsze poprzedzony jest rozgrzewką, a na końcu rozjazdem, czyli takim uspokojeniem, wyciszeniem organizmu i rozciąganiem. To są elementy takie must have. Rozciąganie zazwyczaj robię krótkie, przechodząc pojedynczo przez co ważniejsze partie mięśniowe. Nie jest to idealne, ale zajęcia rowerowe nie nazywają się stretching i nie przychodzimy tam, aby pół godziny się rozciągać. Zawsze możemy zostać dłużej i powtórzyć wszystkie elementy takiego rozciągania albo po prostu gdzieś tam porozciągać się jeszcze dłużej. Podczas treningu w wielu momentach może brakować Wam siły i mogą piec nogi, mogą piec płuca. Będziecie musieli wtedy odpuścić, jechać lżej, aby odpocząć. I nie stresujcie się tym. To, że tam grupa jedzie, że wszyscy jadą, a Wy nie dajecie rady. Spokojnie. Ja zawsze uczulam, że są takie sytuacje i one zazwyczaj są bardzo powszechne. To nic złego. Często organizm nie jest wystarczająco sprawny, aby poradzić sobie nawet ze średnim treningiem na początku. Więc dajcie sobie czas. Każdej nowej osobie powtarzam, żeby dała sobie miesiąc czasu. 2 treningi w tygodniu przez 4 tygodnie, czyli 8 takich zajęć i po tym czasie będzie już zupełnie inna jazda. Nie twierdzę, że od razu będziemy w stanie robić wszystko, ale różnica będzie ogromna
i powinno to dać nam bardzo pozytywny bodziec w postaci motywacji do dalszego uczestnictwa w takich treningach. No dobrze, a czego możemy się spodziewać po takim treningu? Bolących mięśni, jak to często bywa po pierwszych treningach na siłowni? Bardzo rzadko tak, ale zazwyczaj jednak po rowerze nie czujemy takiego bólu i usztywnienia. Nawet po długich i intensywnych treningach takie uczucie nie powinno się pojawić. Za to, jak będziecie zmęczeni po takim treningu i będziecie wchodzić po schodach, to możecie mieć wrażenie, że męczycie się szybciej niż zwykle, bo organizm nie jest jeszcze zregenerowany. Natomiast jak ta regeneracja już nastąpi, to będziecie w stanie wchodzić po schodach szybciej albo wyżej niż wcześniej, bez żadnej zadyszki. Niestety, aby czerpać korzyści ze zmian zachodzących po takich treningach, trzeba poświęcić na to trochę czasu. Szybko niczego się tutaj nie zrobi. Musicie uzbroić się w cierpliwość i trenować sumiennie i przede wszystkim regularnie. Muszę też zaznaczyć, że najprawdopodobniej pojawi się pewna niedogodność. Następnego dnia będzie Was bolał po prostu tyłek od siodełka. A mianowicie nie cały tyłek, tylko miejsce, w którym podpieraliśmy górną część ciała siedząc na siodełku. Te tkanki nie są przyzwyczajone do ucisku w tym miejscu, dlatego w następnym dniu i często w kolejnych dniach będziemy to miejsce czuć. Po kilku treningach ta niedogodność minie i jeśli tylko będziecie regularnie trenować, to nigdy już nie wróci, bo tkanki przyzwyczają się do tego ucisku w tym miejscu i już nie będą dawać o sobie znać w taki nieprzyjemny sposób. Więc nie załamujcie się, takie uczucie nie będzie Wam towarzyszyło cały czas, to zazwyczaj kwestia około 2 tygodni, czyli powiedzmy takich 4 treningów i powinno być z głowy. Wydaje mi się, że to już tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy dla początkujących, a w kolejnych materiałach opowiem o korzyściach płynących z takich treningów, o tym, jak obliczyć tętno maksymalne, czy w ogóle warto trenować z pomiarem tętna, a jak tak, to czym są te strefy tętna, co one oznaczają, do jakich rodzajów treningów są przydatne. Mam nadzieję, że wyniesiecie z tych materiałów potężną dawkę wiedzy. Jeśli nasuwają się Wam jakieś pytania, to w komentarzu zawrzyjcie proszę hashtag pytanie. Będzie mi łatwo je odnaleźć i na pewno będą pomocne, gdy będę robił filmy w stylu Q&A, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. Jeżeli uważacie, że takie materiały Wam się przydadzą, to zapraszam do subskrypcji kanału i podzielenia się nim ze znajomymi. Możecie kliknąć też łapkę w górę pod filmem, bo bardzo mi to pomoże docierać do szerszej grupy osób i sprawiać, że coraz więcej ludzi będzie świadomych swojego ciała i po prostu będzie mogło żyć w zdrowiu. Do tego, jeżeli chcecie wspierać mój kanał bardziej niż tylko poprzez subskrypcję i lajkowanie, to możecie postawić mi wirtualną kolarską kawę na buycoffee.to/kolarskiepogawędki. Link znajduje się w opisie filmu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia następnym razem.